trener naszego zespołu, Henik Berg, oraz zawodnik naszego zespołu, Jakub Leśniczak. I zapraszam od razu do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji jest mikrofon, proszę o zgłaszanie się. Tutaj proszę, proszę. Dzień dobry. Pytanie do Kuby Rzeźniczaka o te cztery wzmocnienia Lecha Poznań. Marcin Robak, Dariusz Dudka, Tetech i Tomala. Pana zdaniem to będą faktyczne, realne wzmocnienia Lecha, które mogą już jutro zaprocentować? Czy będą to realne wzmocnienia, to się okaże, myślę, w trakcie sezonu. Tą pierwszą dwójkę, którą pan wymienił, na pewno doskonale znamy, bo i Darka Dudkę, i Marcina Robaka nikomu przedstawiać nie trzeba. Robak na pewno bardzo dobry napastnik, potrafi się znaleźć w polu karnym. Sporo tych bramek w Ekstraklasie nastrzelał, więc musimy na niego zwrócić uwagę. Jest już dosyć zaawansowany wiekowo i na pewno to doświadczenie też mu może pomagać, ale no, jesteśmy przygotowani na to. Mierzyliśmy się z nim już kilkakrotnie, więc wiemy, jak grać przeciwko niemu. Darek też doświadczony zawodnik. Ciężko mi też powiedzieć, czy będą grali obydwaj w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o dwóch kolejnych zawodników, to powiem szczerze, że nie za bardzo ich kojarzę. Wiem, że jeden to jest napastnik, drugi chyba środkowy pomocnik. Też zobaczymy, jak oni wejdą do drużyny. Na pewno też pewnie dużym takim plusem Lecha jest to, że się nie osłabił w tym okienku, które teraz było i to może im pomóc. No ale wiemy, jakimi prawami rządzą się mecze Lecha z Legią, że wszystkie te takie małe szczegóły schodzą na boczny plan i tak to samo będzie jutro. Jeszcze takie drugie pytanie, troszkę z przymrużeniem oka. Przygotowywaliście się w Austrii, Bischofshofen i w Innsbrucku, czyli taka atmosfera troszeczkę związana z turniejem czterech skoczni. Pamiętamy, Adam Małysz tam kilkanaście lat temu wygrywał. No i pytanie, to ten super puchar to jest dla Was taka jakby pierwsza skocznia. Taki pierwszy skarb do zdobycia. Jak ważny to jest dla Was skarb na początek tego sezonu, po przegranym poprzednim? Myślę, że biorąc pod uwagę to, że po pierwsze gramy z Lechem, po drugie, że jest to trofeum, które zarówno ja, jak i moi koledzy z drużyny chcemy bardzo zdobyć. Fajnie, żeby ranga tego spotkania, w ogóle Superpucharu wróciła na taki top, no bo mimo wszystko jest to trofeum i myślę, że każdy w swoim CV chciałby je mieć. Dodatkowo będzie to mecz z Lechem, pierwszy mecz w tym sezonie, więc spotkanie bardzo ważne też. Myślę, że fajnie jest zacząć sezon przy wypełnionym stadionie przeciwko drużynie, z którą w końcówce sezonu poprzedniego na finiszu przegraliśmy, więc idealny taki moment, żeby znów się zmierzyć i się odważyć w jakimś stopniu. Ona grała więcej tych meczów kontrolnych. Lech rozegrał w sumie 4 sparingi podczas tego swojego zgrupowania. Te dwa mecze kontrolne to tak wystarczy, żeby przygotować się do... Wiemy, że jest jeszcze mecz z Pogonią Siedlca, ale jakby to już po spotkaniu o Super Puchar. To jest taka wystarczająca dawka. Jak to się zmieniło, bo nie pamiętam tak naprawdę, jak to wyglądało przed rokiem. Przed sparingu było wtedy więcej, chyba było trochę więcej niż 3 były. No to też nie dużo więcej. Yes, I think it's enough. We needed a break. Some of the players have been with the national team as well. And with us having played 59 matches last year, more than any other Polish team, I think Lech Gdańsk played 38. It's a big, big difference. But the two games we've had against really, really good teams, Dynamo Kyiv is a top European team. Steaua is a champion of Romania. So. The match practice has been good. Maybe we could have played against a team that is not so good, so we could score many more goals. But we'll have to wait till that, till we get to the season. We are ready and we are prepared. And of course, there are some players who's left, and there are some players who's come in, and there might be some new players coming in as well. But in terms of those who are here, they are ready to play and close to their best level. So. The preparation has been good, both with the trainings and the matches, and we look forward to the game tomorrow. It's a good way to start the new season. Games against Lech are always big ones, and of course with the Super Cup now it's even bigger, so we look forward to the game. Trener uważa, że Lech
zauważę, że te dwa mecze sparingowe jest na razie to niewystarczająco. Była bardzo krótka przerwa, kilku zawodników było jeszcze na zgrupowaniach kadry narodowej. Rozegrałeś w drugim sezonie aż 59 spotkań. Porównując mecz Gdańsk, rozegrała tych meczów tylko 38. Jest to wielka różnica. Nie zapominajmy, że te dwa mecze, które udało nam się rozegrać, były to spotkanie przeciwko bardzo dobrym rywalom. Dynamo Kijów, silna europejska marka, Steaua Bukareszt, mistrz Rumunii. Po tych spotkaniach trenerzy powiedzieli, że oczywiście jesteśmy gotowi do tego sezonu, jesteśmy odpowiednio przygotowani. Niektórzy zawodnicy nas opuścili, ale zastąpili ich nowi, niektórzy jeszcze do nas dołączą. Ci zawodnicy, których mamy obecnie w naszym zespole, są blisko tego swojego najwyższego poziomu. Oczekujemy na ten jutrzejszy mecz. Mecze z Lechem zawsze budzą bardzo duże emocji. Jutrzejszy mecz jest dodatkowo o kolejny tytuł, dlatego będzie to bardzo dobre rozpoczęcie sezonu. Też chciałem zapytać o dwóch napastników, bo widziałem tutaj dzisiaj, że Arkadiusz Piech jest znowu w zespole. Jaka jest jego przyszłość? Czy on jest tutaj tylko na chwilę, czy zostanie znowu wypożyczony? I Jakub Arak, to jest drugie też nazwisko, które mnie interesuje. Czy to jest chłopak, który tutaj zostanie, czy jednak wróci na wypożyczenie do Zagłębia Sosnowiec? Piech jest just had an operation. So he will not be available to play end of August, early September, so we have to wait and see. There are many things that can happen before that, so we'll have to see. But he had a good stay at Belhato, scoring goals, and I'm not surprised, because he scored a goal probably the year before. And with Arek, he found the competition here very, very difficult last year, with Rado, Orlando, in the team as well, so there was limited opportunities for him, and Arek is a player who needs to play every game, every week, for him to be the best. He was able to do that in Lubin, and he scored goals. He was able to do that at Belhato, he scored goal. And of course Lubin, Belhato is a little bit different than Legia, because they fight in the different places in the league. So of course, competition is bigger, but for him to go and play these matches was super. Hopefully when he is back from injury, we'll have a new look and see where he is. With Arak, he's a young, talented player to score goals in first division and third league. And now, which level is the best for him, we'll have to see. It's a big, big gap from where he played last year to a team that's fighting to win the league, Ekstraklasse, a team who want to do well in Europe and the competition. So he needs to play matches. And I think Alonso is probably the best for him in terms of the level he is at now. Hopefully we can have a club where he can continue to score goals and continue to develop. And then maybe, hopefully in the future, he can get to the level where he can score goals continuously for Legia as well. Jeśli chodzi o przyszłość tych dwóch napastników, Arek Piech miał operację. Do swojej dyspozycji dojdzie dopiero na przełomie sierpnia i września. Wiele się może do tego czasu oczywiście wydarzyć. Zanim udany pobyt był gotowy, gdy zdobywał dużo bramek. Zresztą trener to nie dziwi, bo rok temu również z tych bramek zdobywał dużo. Zobaczymy, jak wróci do formy, jaka będzie jego przyszłość. Jeśli chodzi o Jakuba Araka, to rok temu ciężko było mu rywalizować i z Rado, i z Orlando. Ta konkurencja na jego pozycji była naprawdę duża. A jest w takim momencie swojej kariery, że musi grać każdy mecz, każde spotkanie. W Zagłębiu miał taką możliwość. Tutaj ta rywalizacja jest już na zupełnie innym poziomie. Arek jest to bardzo utalentowany młody zawodnik. Świetnie sobie radził na tym trzecim poziomie rozgrywek. Natomiast nie zapominajmy, że Legia jest drużyną, która gra o sukcesy w europejskich pucharach. I zdaniem trenera kolejne wypożyczenie byłoby najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju tego zawodnika, żeby nabrał się doświadczenia, by potem mógł dać do Legii. Ja rozumiem, że będzie wypożyczony, czy nie zostanie? Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Chciałem zapytać i pana trenera Jakuba, czy Legia, która zagra z Lechem, to jest mocniejsza drużyna od tej, która rywalizowała z Lechem w ubiegłym sezonie?
it's difficult to judge. I think every season is different. These players develop. Some players go, some players come in. I think it's a little bit too early to say. I hope that the players who are here are continuously developing and improving. And of course, when we let players go and others come in, of course we want to be on the plus side. We're not always able to do that, but that is the aim, and we will see when this window is over if we are. And but if players can continue to develop like Kuba here is doing, then we are in good hands, because his performances and consistency and development has been very, very good, and we're very happy to see it. And the more players that can continue to develop like that, we will be even better. So, but to say where we stand towards Lech now is difficult. They have to give them credit. They finished the season strongly. And we have to make sure we raise our level to where it was before Christmas, or even better, to make sure give us the best possible chance of winning the league again. Trener powiedział, że ciężko jest to ocenić. Każdy z Wenezuelanów jest tak naprawdę inni. Jest tak naprawdę inny. Zawodnicy się rozwijają. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji, tej wymiany powinniśmy chodzić na plus, ale nie zawsze w rzeczywistości tak to wygląda. Jeżeli wszyscy zawodnicy będą notować taki postęp, jak zanotował Kuba, to na pewno będziemy w dobrych rękach. Ten postęp był niesamowity. Natomiast jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań, to oczywiście oni skończyli sezon silniejsi. My musimy być, utwierdzić się w przekonaniu, musimy mieć pewność, że dojdziemy do tej formy sprzed przerwy świątecznej. Jakie było pytanie jeszcze raz powiem? Czy jesteście mocniejszą drużyną teraz od tej, która w ubiegłym sezonie rywalizowała? Ta, która zagrała super pucha, czy jest mocniejsza od tej, która rywalizowała z Lechem w poprzednim sezonie? W sezonie później graliśmy też mecze ligowe i finał Pucharu Polski. Na pewno troszeczkę nasza drużyna się zmieniła, bo sporo zawodników od nas odeszło, nowi przyszli też. Nie wiadomo do końca, na co wszystkich stać, no bo wiadomo, jak na sezonie przychodzi, też potrzebuje czasu na jakąś aklimatyzację. No ja mam nadzieję, że będziemy lepszą drużyną, że z miesiąca na miesiąc, dnia na dzień robimy postępy, bo po to się trenuje, po to się gra w piłkę, żeby z dnia na dzień stawać się coraz lepszym piłkarzem, a tak naprawdę wszystko zweryfikuje boisko, no bo możemy sobie mówić, czy jesteśmy lepsi albo słabsi, a tak naprawdę wszystko później wychodzi podczas tych spotkań. No, tak jak powiedziałem wcześniej, że w Lechu nie aż tak wiele się nie zmieniło, bo doszło kilku zawodników, ale żaden praktycznie oprócz Sadajewa chyba znaczący nie odszedł, więc tutaj mamy troszkę nadal przewagę, ale jestem bardzo dobrej myśli. Myślę, że zrobiliśmy bardzo dobrą pracę tutaj, jeśli chodzi o ten okres przygotowawczy i jesteśmy gotowi do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No i sądzę, że będzie dobrze i że będziemy się prezentować jeszcze lepiej niż wcześniej. Jeszcze krótkie pytanie. Panie trenerze, czy Andrzej Duda będzie w kadrze meczowej na spotkanie z Lechem? He will be in the squad, yes. Znaczy, pana trochę nie denerwuje ta sytuacja, bo mi się przypomina jakby to, co wydarzyło się przy Radowiczu kilka miesięcy temu, że też w zasadzie miał pan piłkarza w kadrze, tak naprawdę nie mógł pan z jego skorzystać w tym meczu z Ajaxem Amsterdam, a teraz sytuacja jest podobna. Duda ma być jutro w składzie, tak, w kadrze na to spotkanie, natomiast on w żadnym sparingu nie grał, co pewnie też no, nie ułatwia mu, nie wiem, budowanie dyspozycji przed tym nowym sezonem. Nie, to znamy sytuację. Rado left or was sold 5 days before the window closed. The plan was for him to stay here for many years, having signed him a new contract before Christmas. Now we have a long time, if we are prepared. We know if Andre leaves, we can make adjustments. We can plan the squad in a completely different way.
Andre's situation, coming to us, and everything has happened all the way. It's been very, very good communicated with Andre and his people, and we have a very, very good dialogue, and everybody knows what the situation is, and it's possible to plan. And when we sign or when we let players go, we want to do it in the windows where we have the time to make the changes, especially in between the seasons, not during the season. So I think it's a big, big difference in terms of the timing, and of course in terms of the players and the quality, it's similar. But with the young players like Andre, if you get offers from top European clubs for a lot of money, you cannot say no. It's not possible. It's not right for the player, it's not right for the club, it's not right for anybody. What we have to do as a club is to make sure that we find new, good players we can develop. We find quality players who can come in and make sure we have a good enough team to compete, to win the league, and do well in Europe. And that is our job as a club. But when offers come in for some of our players who are on that level, of course, we are not in a position to say no, we have to sell them. Even the best teams in the world, they do sell their best players, but they don't sell them in the middle of the season just before the window closes. Trener nie uważa, że jest to podobna sytuacja. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Rado odszedł od nas 5 dni przed końcem okienka transferowego, a plan był zupełnie inny. Miał z nami zostać do końca swojej kariery, podpisał nowy kontrakt przed świętami. Teraz natomiast jesteśmy przygotowani na ten transfer. Mamy jeszcze dużo czasu. Jeśli byłaby taka sytuacja, że Andrzej od nas odejdzie, jesteśmy przygotowani. Jest bardzo dobra komunikacja zarówno z zawodnikiem, jak i z osobami, które czuwają nad jego transferem. Sytuacja wygląda również inaczej, ponieważ teraz jesteśmy przed rozpoczęciem sezonu, a nie w trakcie. Jedyne podobieństwo jest takie, że podobnie jak Rado, Andrzej jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, który reprezentuje bardzo wysoką jakość w boisku. Natomiast Andrzej jest młodym, utalentowanym piłkarzem. Ma możliwość podejścia do bardzo dobrego europejskiego klubu, który oferuje za niego bardzo dobre pieniądze, więc nie można w tej sytuacji powiedzieć, nie jest to naturalna droga dla każdego zawodnika w podobnej sytuacji. Natomiast my jako klub musimy być pewni, że uda nam się wypełnić tę lukę po nim. Jest to naturalna droga wielu europejskich klubów, sprzedaje swoich najlepszych zawodników, natomiast na pewno nie robią tego w trakcie sezonu tu przed zamknięciem okienka transferowego. Znaczy chodziło bardziej o to, czy to nie jest taka trochę niezręczna sytuacja, że nie wiadomo, czy on zostanie, czy odejdzie, czy kiedy odejdzie, i w tym kontekście raczej. Yes, it's been going on for a while, and of course it's not ideal, but the window is still open till the end of August, and we have many, many matches before that, but this situation is not going to continue. It will be a time where it's going to be a deadline, and of course, after that deadline, if somebody comes with an unbelievable offer, if you can never say never. But the most important thing is we can plan and predict. Well, when Rado happened, it was out of the blue. We didn't know too much about it until it happened. Może rzeczywiście, jeśli chodzi, jest dużo zamieszania, jeśli chodzi o ten transfer, natomiast na pewno jesteśmy w stanie przewidzieć, że to się wydarzy, jesteśmy w stanie zaplanować wszystko. Nie jesteśmy zaskoczeni, jak w przypadku Rado. Oczywiście na pewno będzie jakaś granica czasu, tego czasu jest jeszcze dużo, ale będzie granica, chociaż może się przydarzyć taka sytuacja, że pojawi się niewiarygodna kwota i ciężko wtedy będzie również cokolwiek zrobić, nikt nie może powiedzieć. Maryszenkowski, TVP Sport. Do Kuby mam pytanie. Jesteś już w Legii trochę lat, jesteś bardziej jeden z najbardziej doświadczonych zawodników. Chciałbym się dopytać, jak widzisz, jak czujesz od środka zespołu, bo było mało czasu między tamtym sezonem i teraz przygotowania na szybko, po krótkiej przerwie. Czy twoim zdaniem zespół, cały team jakoś oczyścił głowy z tego, co się wydarzyło na finiszu, co na pewno nie było prostym doświadczeniem dla was? I czy zdążyliście się na tyle jakby zresetować, żeby już o tym nie myśleć i zapomnieć?
Wydaje mi się, że takie całkowicie zresetowanie to też raczej się nie mogło zdarzyć, a dwa, że myślę, że w każdym z nas powinna być taka zadra i taka chęć rewanżu za to, co się stało pod koniec sezonu, bo powiem szczerze, że ja nie wiem, w kwietniu, w marcu to sobie nie wyobrażałem, że nie zdobędziemy Mistrzostwa Polski i osobiście bardzo to przeżyłem i to na pewno będzie we mnie się działo do końca przyszłego sezonu, gdzie mam nadzieję odzyskamy to mistrzostwo i akurat to jest taka rzecz, która powinna dodawać nam takiej jeszcze dodatkowej mobilizacji, że wiemy, jakie są, że tak powiem, jakie są stosunki na tej linii Lecha z Legią i jak ważne jest to, żebyśmy pokonali inne drużyny dla naszych kibiców, więc my też musimy sobie z tego zdawać sprawę i nawet z takiej porażki, która nam się przytrafiła pod koniec sezonu, czerpać właśnie te pozytywy, którą jest moim zdaniem właśnie motywacja, która powinna nam towarzyszyć jutro i w każdym kolejnym meczu, który nas czeka już za kilka dni, tygodni. Jeszcze mam pytanie, kto panu zdaniem jest faworytem w dzisiejszym meczu? It's always asked this question. It doesn't matter who the favorite is, and I think every game we play against Lech since I've been here, it's been very, very close. First few games we won, but very, very close games, and Lech could have won them. The next few games was either a draw, or we win, or Lech won. But most games could have gone either way. So I expect a close game, and the team that can produce to the best level will have a very good chance, but it's a close game. It's not too much into a big difference. The team knows each other very, very well, and but it will be a good competition and a good game and good rivalry, and should be an okay atmosphere as well. And we really look forward to this game. We feel we have something to prove, and we again, like I said, we need to improve on what we did the second half of the season and get back to what we did before Christmas or even better. That is the goal, that is the aim, and this is what we would like to achieve. Trener powiedział, że od kiedy pojawił się tutaj przy Łazienkowskim, to wszystkie mecze z Lechem były bardzo wyrównane i czy my je wygrywaliśmy, czy był to remis, czy kończyło się wygraną Lecha, ten wynik mógł się rozstrzygnąć inaczej, były to zacięte spotkania. Oba zespoły bardzo dobrze się znają, dlatego również jutro czeka nas na pewno zacięta rywalizacja, wyrównane spotkanie, ale miejmy nadzieję, że to będzie bardzo dobre spotkanie. Zapowiada się bardzo dobra atmosfera. My oczywiście chcemy coś udowodnić na boisku. Nasz cel na pewno jest taki, żeby poprawić tę grę z drugiej połowy sezonu i prezentować swoją postawę sprzed tej przerwy zimowej. Taki jest nasz cel. Kuba? W ostatnich latach, myślę, że w tych meczach Lecha z Legią nie ma nigdy zdecydowanego faworyta. Takie mecze są bardzo wyrównane, ale ja jako zawodnik nie patrzę nigdy na to, kto jest faworytem, po prostu wychodzę na boisko i chcę wygrać każdy mecz, niezależnie czy to jest Lech, czy jakaś inna drużyna, więc tak samo będzie jutro. Nie zaprzątam sobie głowy, czy no my będziemy faworytem, czy Lech może jedyny plusik przy drużynie z Poznania to jest taki, że grają na własnym stadionie i będą mieli wsparcie swoich kibiców i tylko tyle. Jeszcze ostatnie pytanie, czy Michał Żyro jest gotowy do gry na 100%, czy z kostką już nie ma żadnych problemów? Żyro jest ready. Like most of our players, the only injuries we have now is Ivo. We would like to have him back, of course, as soon as possible. But he had some problems with his knee. But he's working hard in the gym and we'll see how long it will take. Of course, RPF is out, but I think apart from that, most players are ready, and Shiro the same. Tak, Michał jest gotowy do gry. Tak naprawdę prawie wszyscy zawodnicy są do naszej dyspozycji, z wyjątkiem może Iwicy Wergelika, który cały czas boryka się
jest problemem z kolanem, natomiast ciężko pracuje na siłowni, więc mam nadzieję, że wrócimy tak szybko jak to możliwe. No i oczywiście jeszcze Arek, który jest ze składem. Jeszcze jedno pytanie. Polsat Sportowy, Słodownik. Panie trenerze, jakiego Lecha wy się jutro spodziewacie? Co to będzie za dużo? Consistently. Skorsza, when he came, they had played more or less in the same way. Some small details in the tactics they can change, but there will not be a big revolution to what they did last year. And they're mostly the same players, some new, but players who are similar to the team that they had before. So they will be, they're a good physical team, good organized, and have some good players as well. So it's, I don't think there will be too many surprises from either team. Maybe we have a little bit more changes in our squad, with players out and players coming in. But apart from that, it should be two teams who know each other very, very well. And I don't think there will be too many surprises. Spodziewamy się tego Lecha, którego znamy, normalnego Lecha. Oni grają raczej w podobny sposób. Od kiedy pojawił się tam Maciej Skorża, nie zmieniają zbytnie w swojej taktyce, raczej są to małe detale, więc nie oczekujemy tu jakiejś rewolucji. Rzeczywiście są tam nowi zawodnicy, ale raczej są to podobni zawodnicy do tych, którzy tę drużynę opuścili. Oczywiście dwa zespoły znają się bardzo dobrze. Lech jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną, z dobrymi piłkarzami. Nie będzie wielu zaskoczeń, może bardziej z naszej strony, jeśli chodzi o zawodników, ponieważ wielu piłkarzy opuściło nasz zespół.